Obejrzałem wczoraj Top Gun Maverick, ten nowy, 2022 roku, czyli tegoroczny. I już widzę, że Bill Maher się mylił, bo on mówił, że wróg tam jest nieokreślony i tak dalej. I ma rację tylko w tym sensie, że no, nikt nie mówi po irańsku, nie wygląda jak Irańczyk. Tam nie ma zbliżenia na Irańczyków, z którymi się walczy i tak dalej. Tylko, że Top Gun raczej nigdy nie miał czegoś takiego. Tam dawniej też byli, no tylko ci wrogowie byli w kokpitach. W poprzednim Top Gunie też wrogowie byli w kokpitach, w takich czarnych okularach i tak dalej, żeby nadać im bardziej złowieszczy wygląd. Więc to nie jest nic nowego akurat. Jest powiedziane, że to jest irańska instalacja do wzbogacania uranu, nielegalna, zabroniona przez NATO i inne państwa. No i trzeba to zniszczyć i tak dalej. No i jest ona chroniona przez rakiety, była jest obrona przeciwlotnicza i tak dalej. Jest też chroniona przez patrol dwóch, a potem się okazuje, że trzech Suchojów 57, czyli stealthowców rosyjskich. No i teraz do misji jest najpierw członków misji ma uczyć ten cały Maverick, czyli Tom Cruise, a potem ma wziąć w tym udział i tak dalej. Oczywiście jest to, co jest zawsze w filmach amerykańskich, jak jest jakiś bohater, na początku wszyscy biurokraci są przeciwko niemu. Niektórzy się nawet zastanawiają, czy po co jest taki w ogóle bohater. Po co on jest taki bohaterski, po co on jest takim zabijaką, czy to wszystko ma sens, czy wojna ma sens, czy w ogóle. Także zobaczcie, ile Zachód robi tych zaklęć dodatkowych, żeby po prostu nie cieszyć się tak po prostu wprost, że zabijam złych ludzi, zestrzeliwuję, jest fajnie, nie? No bo to dobrze, że giną źli ludzie. Ja się bardzo cieszę, jak giną źli ludzie. Jeżeli giną lotnicy, którzy służą Islamskiej Republice Iranu, czy jak oni tam się nazywają, jest to państwo, które wspiera terroryzm nawet nie po linii swojej ideologii, bo ważniejsza jest śmierć niż ich wersja islamu, ponieważ wspiera także Hamas, bo Hezbollah to rozumiem, bo to szyici, ale wspiera także Hamas, czyli pierwszą religią Iranu jest śmierć. A dopiero potem szyizm. Więc to państwo zasługuje na wszystko, co najgorsze, znaczy ich żołnierze i ekipa rządząca, czyli ci, co to państwo reprezentują. Więc cieszę się, jak oni giną. Ale zobaczcie, Zachód nigdy tak nie robi, że pokaże, jakie to fajne rozwalać złych, znaczy żołnierzy złego państwa. Tylko zawsze jest takie krygowanie się, że to niedobrze, że jednak może jednak nie, może coś tam, może smoś tam. Także widzimy, że to jest duży kontrast z Chinami. Gdyby to powstało w Chinach, to dzielny wojownik Shongwuo by się nigdy nie mógł opędzić od takich Chinek, których nigdzie nie ma poza filmami, o takiej śnieżno-białej skórze i tak dalej. Nie mógłby się nigdy od nich opędzić w ogóle i cały czas by przy jego pasku się trzymały i tak dalej. Taki byłby chiński film, indyjski film też. Ja widziałem taki film o żołnierzach indyjskich, to o Jezus, ile tam było fapania do tego, jaka wspaniała jest indyjska armia. No, nie tyle co w Chinach oczywiście, bo to jest nie do pobicia, ale także to też pokazuje, że zawsze ten bohater to taki skonfliktowany, że Zachód się tak ciągle zastanawia nad sobą. Zachód powinien zabijać zło po prostu i tyle, nie powinien się zastanawiać nad sobą. Jednym ze złych rzeczy tego świata jest to, że dobry się zastanawia nad sobą, a zły po prostu idzie bezczelnie i kłamie, i atakuje, i niszczy i tak dalej. Czyli na przykład Iran, nie? No, on nie ma wątpliwości, wszystko jest tam. Trzeba zabijać, trzeba męczyć swój własny naród i tak dalej. Na szczęście naród teraz przychodzi po rozum do głowy w Iranie, ale i są te bunty, ale także wróg jest wymieniony. Bardziej mnie interesuje ten motyw tej biurokratycznej takiej niechęci do tego bohatera, tak jakby on im życie utrudniał. Ten człowiek, który najlepiej umie zabijać wrogów, więc jest potrzebny. No, tak jakby on przeszkadzał im tylko, temu admirałowi, którego gra John Hamm i tak dalej.
tylko przeszkadza, nie? Więc to jest niesamowity dryg zawsze obecny w amerykańskich filmach, ta małoduszność podejścia do bohatera. Co prawda później się to odmienia, bo on wykonuje tą misję i lepiej niż wszyscy się spodziewali itd. Fajne było to, że były nie tylko rakiety, były wrogami, ale też Suchoje 57, to było fajne. No i jest pokazane to, co Amerykanie doskonale wiedzą, bo są te w Kalifornii są te manewry, gdzie się zaprasza lotników z całego świata i wiadomo, że czasami jakiś przestarzały samolot dzięki dobremu pilotowi zestrzeli maszynę znacznie bardziej zaawansowaną, więc to nie maszyna się liczy, tylko pilot, jest to pokazane. No bo tak, to oczywiście, że tak. No, bardziej zaawansowana maszyna jest trudniejsza do strącenia, ale liczy się pilot jak najbardziej, więc film ma też przesłanie humanistyczne, nie? Bo tam są takie ećki-peczki, że drony zawsze wykonują rozkazy, będą już tylko drony, że piloci są na wymarciu i takie tam. I po co to w ogóle gadać pilotowi? To są takie, także ten zachodni masochistyczny dryg był oczywiście w pełnej krasie, on był bardziej. Natomiast jeśli chodzi o Iran, no to cóż, no tak, nie ma nigdy irańskiej gęby pokazanej. Może nie chcieli, żeby irański ambasador się pieklił, łaził po Hollywoodzie i mówił, że Islamska Republika Iranu sobie nie liczy, nie życzy trącenia w nasze sprawy. My nie wzbogacamy, przecież Iran, uranu. Także chyba tego chciano po prostu uniknąć i dlatego tych mord nie pokazano irańskich. Natomiast żołdactwa, natomiast generalnie film, no, ale to jest taka tradycja Top Gunu raczej, że tam chodzi o umiejętności pilotów, a nie o nienawiść do kogoś, nie? Tak to można powiedzieć. No samolot przeciwnika nigdy nawet nie wie, co go trafia. Tak, tylko że tam mamy wykorzystanie zbyt duże. No to nie była zbyt duże może. No. W każdym razie oni w tym porwanym Irańczykom F-14 Tomcat zestrzeliwują jednego Suchoja 57, zestrzeliwują w ogóle jednego Suchoja 57 z zaskoczenia. Tak, znaczy po prostu tamten się w ogóle nie spodziewał, bo myśleli, że ten się nie odważą po prostu i będąc tuż obok niego, tak, już jest zniszczony, więc są te zadbanie o ten jakiś tam realizm jest, a trzeci Suchoj by ich wykończył, gdyby nie pomoc lotniskowca, także nie. Materiałem promocyjnym armii USA właśnie nie wiem, czy mam nadzieję, że tak, ale Bill Maher nawet zauważył, że wszędzie Ameryka przeprasza, jaka jest, z wyjątkiem tego filmu, i że to jest źle, że jest tylko jeden taki film, gdzie jesteśmy dumni ze swojego kraju, tylko się zastanawia, czemu właśnie wróg nie jest wymieniony. Nie? To Bill Maher mówił, że to trochę wprowadza takie coś, że kogo dzisiaj bombardujemy, wszystko jedno i tak jest fajnie, nie? To Bill Maher mówił, że to jest źle, że tego wroga nie widać, dlatego że w poprzednim Top Gunie też wróg raczej nie był eksponowany, chodziło o pilotów i chodziło o takie rzeczy, także można do tego filmu podchodzić na wiele sposobów, to i tak jest dobrze, że taki film w ogóle powstał, bo przy dzisiejszym stanie mentalnym Hollywoodu, gdzie Ameryka ma tak wielkie problemy rasowe, że nie ma ani jednego obozu koncentracyjnego nawet, więc co to za problemy etniczne. No ale dobra, że czarni częściej trafiają do więzień, ponieważ ich łatwiej zlokalizować tłumie, bo są czarni. Było wiele badań, że to potwierdzają. Więc i potem są rozbite rodziny, częściej czarne niż białe, więc są disadvantaged i takie tam rzeczy. No i to ile to można wałkować, jest cały czas to samo, tak? Że rodziny czarne to często są po prostu samotne matki wychowujące niegrzeczne dzieciaki, które wyrastają na chuliganów. No i tyle. No. No to jest całe wyjaśnienie tego procederu. To jest problem żaden w porównaniu z problemami, jakie toczą Chiny czy Indie. Chiny, gdzie ludzie się zestarzeli, zanim się zbogacili, gdzie wybrzeża i partia dręczy obywateli z wewnątrz kraju, z wnętrza kraju, natomiast Indie, gdzie po prostu nie ma wody i mogą umrzeć z pragnienia.
prostu problemy żadne, ale w porównaniu z tym są USA, no ale i tak no jest ten zachodni taki mechanizm, bo Zachód ma taki wbudowany mechanizm autokorekty. Jak nie działa asymilacja w ten sposób, to robimy tak. Jak nie działa ten program gospodarczy, ten, to robimy tak. Jak nie działa takie szkolnictwo, to robimy takie. Jak nie działa na modłę, nie wiem, niemiecką, to robimy na modłę fińską. No i tak dalej. To są mechanizmy autokorekty, które Zachód ma. Z tego wielu głupków wyciąga wniosek, że trzeba cały czas krytykować Zachód, bo tylko na tym on zyska. Nie. To nie jest potrzebne. Potrzebne są mechanizmy autokorekty, a nie masochizm. Także dobrze, że taki film powstał i dobrze, że Irańczycy są w nim zwalczani, bo zasługują na to. I w ogóle to państwo tych pieprzonych ajatollahów zasługuje, żeby się rozsypać i żeby wreszcie powstała tam normalna Persja, tak jak kiedyś. Ja wiem, Reza Pahlavi był nieprzyjemny, ale on był nieprzyjemny dla terrorystów, nie? To przypomnę tylko. Także tyle w tym temacie. Film generalnie polecam, jest dużo lepszy niż myślałem, że będzie.